Odnośnie tych naszych strachów, bo dzisiejsze kazanie zatytułowałem Strach ma wielkie oczy. I to powiedzenie znaczy, że po prostu często wyolbrzymiamy w naszej wyobraźni wiele rzeczy. Strach ma wielkie oczy. Wymieniliśmy sobie tak trochę, czego ludzie się boją. Myślę, że dorośli często boją się swojej choroby ale, albo swo choroby swoich bliskich, śmierci swojej albo bliskich, problemów finansowych, trudnych decyzji, wyzwań, zmian, wojny, ciemności, złych aniołów. I myślę, że ta lista naprawdę jest dosyć długa, ale wiele z tych rzeczy właśnie związanych jest z przyszłością. Wiele z tych rzeczy związanych jest z przyszłością. To, co jest nieznane, nas często przeraża. A przyszłość jest nieznana, prawda? A przyszłość jest nieznana. Bo teraz, nawet jeśli jestem zdrowy, a co jeśli zachoruję? Jestem chory, a jeśli nie wyzdrowieję? Na razie jest dobrze, ale co jeśli stracę pracę, a na przykład mam kredyt jakiś wzięty. Albo, albo zdarzy się coś, jeszcze coś gorszego. Chciałbym, żebyśmy nasze studi studium dzisiaj oparli o księgę liczb, o rozdział 13. I właśnie z tego rozdziału chcieli wyciągnąć pewne myśli, a niektóre momentami będą sprzeczne z tym, co, o, o czym mówiłem dzieciom. Ale to wszystko, y, mam nadzieję, że wszystko y, za łaską Boga nam się w głowach poukłada. Dobrze, i najpierw rozpoczniemy od rozdziału 10. I w 11 wersecie czwartej księgi Mojżeszowej, rozdział 10 w wersecie 11 czytamy coś takiego że drugiego roku w drugim miesiącu 20 dnia tegoż miesiąca wzniósł się obok z, obłok znad przybytku świadectwa i wyruszyli synowie Izraelscy w pochód z pustyni Synaj obłok zaś zatrzymał się na pustyni Paran To jest moment kiedy Izraelici wyru wyruszają spod góry Synaj Kiedy to było? Ile tam byli pod tą górą Synaj? Dwa lata, prawda? No właśnie, ponad dwa lata. I wyobraźmy sobie, no, my tutaj nawet w szkole sobotniej brat Władek powiedział to myśl, że Izraelici mogli w dwa tygodnie dotrzeć, prawda, do, do Egiptu. Przepraszam, do ziemi obiecanej z Egiptu. Ale można zobaczyć, że Bóg jeszcze przy górze Syna i zatrzymał ich na dwa lata. Na dwa lata. I jakby to nie była wina Izraelitów, że te dwa lata tam byli, ale, ale Bóg po prostu zatrzymał ich. No właśnie, dlaczego ich tam zatrzymał? Z jednej strony to był czas, kiedy budowali świątynię, Namiot, prawda? Ten przybytek, który, z którym mogli wędrować te wszystkie, te wszystkie przyrządy świątynne, wiemy, że to był czas, kiedy Bóg nadawał prawo Izraelowi, więc to wszystko trwało. Izraelici mogli doświadczać przez te dwa lata tego, że Bóg karmi ich w cudowny sposób, w cudowny sposób manną. Myślę, że były to niesamowite dwa lata dla wszystkich Izraelitów, chociaż może niektórzy się już niecierpliwili trochę. I po dwóch latach wyruszają dalej w stronę Kanaanu. I w zasadzie następują tylko dwa epizody, między tym momentem, kiedy oni wyruszają z, 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 z pod góry Synaj do granicy Ziemi obiecanej, są tylko dwa epizody, prawda? Nic więcej. Czyli można zobaczyć, że to naprawdę krótki okres był, prawda, że znaleźli się tuż pod granicami Kanaanu, i można zobaczyć, że to, był, to było szemranie ludu z powodu braku mięsa, a drugie, a drugi incydent to było to, kiedy Miriam i Aaron wystąpili przeciwko Mojżeszowi I tam też musieli cały obóz został wstrzymany na 7 dni, ponieważ Miriam została dotknięta trądem. No właśnie, hmm. czyli czyli jeszcze w przeciągu tego okresu, spod góry Synaj do granicy ziemi obiecanej, mogli zobaczyć, doświadczyć też naprawdę niezwykłe i, e, niezwykłego cudu, prawda? Bo Bóg w jednym momencie, wiemy, że zesłał na nich plagę przepiórek i, i, i mogli najeść się mięsa dosyta. Więc można, można zobaczyć, że to, było, że to było też niezwykłe wydarzenie. Kolejny cud w ich życiu. I dochodzimy do rozdziału 13. Rozdział 13. Zaczyna się takimi słowami. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim, wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni paran zgodnie z rozkazem Pana wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. No właśnie księga liczb w taki sposób to sprawozdaje, że Bóg wydał, wydał rozkaz Izraelitom, żeby zwiedzili, żeby zwiedzili, czy wysłali zwiadowców do ziemi obiecanej. Ale kiedy otwieramy piątą Księgę Mojżeszową, księgę powtórzonego prawa, na rozdziale pierwszym, to na pewno wielu z was pamięta o tym, że tutaj w wersety 20 po 23. One nam opisują nieco inny scenariusz całego tego zajścia, bo tam czytamy tak. Wtedy rzekłem do was, jakby Mojżesz mówi do Izraelitów, przyszliście do pogórza Amorejczyków, które nam daje Pan nasz Bóg. Oto Pan twój Bóg dał ci tę ziemię, wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan Bóg twoich ojców. Nie bój się ich i nie lękaj się. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście: wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść, i o miastach, do których mamy wejść. Uznałem tę sprawę za dobrą, wybrałem więc pośród was dwunastu mężów po jednym z każdego plemienia. No właśnie, czyli pierwszy rozdział księgi powtórzonego prawa, on daje, ra, raczej prowadzi nas w tą stronę, że to nie była inicjatywa Boga. Wysłanie tych zwiadowców, ale była to inicjatywa Izraelitów, prawda? No po prostu chcieli wiedzieć, co tam na nich czeka, tak? Tam jest przedstawiona ta motywacja w tym, w tym wersecie 22, aby zbadali te ziemię i, i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść, i o miastach, do których mamy wejść. Czyli oni tak jakby trochę chcieli właśnie poznać tą przyszłość, prawda, oni chcieli być przygotowani na to, co ich czeka i to wydaje się bardzo takie logiczne, prawda, no każdy z nas pewnie zachowałby się bardzo podobnie, tak, bo Kanaan to było dla nich coś nieznanego, Abraham wiedział, ale od Abrahama minęło 400 lat, tak, dla, dla tych Izraelitów to było coś nieznanego, tak, to była ta przyszłość. To była zmiana, to była wojna, tak? to byli ludzie, którzy byli wrogo usposobieni. Tak? To było wyzwanie. Zatem można zobaczyć, że Kanaan wiązał się z różnymi aspektami, których, które Izraelici, których Izraelici mogli się bać. I, I właśnie Izraelici chcą poznać drogę, którą będą musieli przejść, i miasta, z którymi będą musieli się rozprawić. Oni myślą, że jak poznają ten, tą drogę i poznają te miasta, to będą w lepszej sytuacji. Prawda? Że to im pomoże się lepiej przygotować na to, co ich czeka. Ale znamy ten rozdział, i powiedzcie, czy to, że oni poznali to, co ich czeka, pomogło im? no właśnie wcale im nie pomaga. A kiedy wiecie kiedy przeczytamy drugą księgę Mojżeszową Księgę wyjścia i rozdział 13 to tutaj też jest taka bardzo ciekawa wzmianka rozdział 13 i werset 17 i 18 tak to jest moment kiedy Izraelici wychodzą z ziemi egipskiej. Tak i tutaj czytamy tak gdy faraon wypuścił lud nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki, mógłby żałować, i mógłby zawrócić do Egiptu. To jest bardzo ciekawe, tak, że Izraelici no, gdzieś tam kojarzyli, że w tą stronę, jak pójdą, to natkną się na Filistynów, prawda? I Izraelici to mogli przewidzieć, tak? To mogli przewidzieć. I przewidując to, Bóg mówi, oni wtedy mogą zwątpić i zawrócą. Tak? I czytamy w werset 18. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu, a synowie Izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. No właśnie, czyli Bóg prowadzi ich przez pustynię, prowadzi ich takimi drogami, których oni nie mogą przewidzieć. Prawda? Których nie mogą przewidzieć. Yy, bo... To, co oni mogliby przewidzieć, to mogłoby ich zniechęcić, żeby pójść tą drogą. Dlatego zwróćcie uwagę, że nieraz poznanie, poznanie tej drogi wcale nam nie pomaga. To też jest ciekawe, że właśnie w tych pierwszych wersetach 13 rozdziału Księgi Liczb tam dwa razy jest podkreślone, że tych dwunastu zwiadowców, to my, to nawet nie byli tacy pierwsi lepsi ludzie wzięci z Izraela, ale to byli kto? To byli wodzowie, to byli naczelnicy wśród synów Izraelskich, prawda? Liderzy, liderzy tego narodu. No i można by sobie pomyśleć, oni powinni Odznaczać się odwagą, prawda? Oni powinni odznaczać się odwagą. Kto jak kto, ale oni z pewnością. I kiedy zostali wysłani, to właśnie w 25 wersecie czytamy, że zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Po 40 dniach. To dosyć dużo, prawda? 40 dni to dosyć dużo. Ja sobie, wiecie, gdzieś tak obliczałem, że z tego miejsca, w którym byli tam na południu, na tych granicach Ziemi Obiecanej, na północ, no powiedzmy tak, w zaokrągleniu mogłoby być gdzieś 200 kilometrów, 200 kilometrów w jedną stronę, później w drugą stronę, może jeszcze raz zrobili, albo dwa razy. Ale wiecie, przez 40 dni taki obszar myślę, że dosyć dokładnie można zbadać, prawda? Tak szczegółowo. Przez 40 dni dosyć szczegółowo mogli mm, rozeznać się, jak to tam wszystko wygląda. I wiecie, i taki jeden wniosek, kiedy ostatnio sobie to studiowałem. Tak mi się z, do serca wcisnął. Bo można bardzo szczegółowo poznać drogę, która nas czeka, starać się szczegół, szczegółowo poznać e, przyszłość. Oczywiście mamy proroctwa, tak? To, co Bóg uznał za słuszne, e, to objawił nam. Ale wiecie, ale czasami można poznawać tak jak oni. W te warowne miasta, przeciwnika, wroga można poznawać, tak? C strategie, prawda, te fortyfikacje i tak dalej, tą całą potęgę nieprzyjaciela i można wcale nie być lepiej przygotowanym do tego, żeby pójść tą drogą, którą Bóg chce nas kierować. Wiecie, możemy poznawać szczegółowo agendę diabła, jego plany, możemy koncentrować się na bezbożności, która panuje w tym świecie, która rozkwita w tym świecie, możemy, które, możemy mocno koncentrować się prawda, na wiadomościach, które docierają z całego świata, co się dzieje. I możemy dobrze wiedzieć, co się dzieje na świecie i co ma się jeszcze wydarzyć, ale zwróćcie uwagę, że możemy nie mieć przy tym siły, żeby przejść przez to, prawda? Zwróćcie uwagę, że oni przez 40 dni naprawdę dobrze mogli zorientować się, co tam jest, prawda? Jaki jest ich wróg, ale to, co sobie powtarzamy, to niekoniecznie. Przyczyniło się do tego, że oni byli mocniejsi, żeby przez to przejść. Jestem przekonany, że z nami jest absolutnie tak samo: że możemy bardzo dobrze znać wroga, że możemy bardzo dobrze znać, nie wiem, orientować się w tym, co dzieje się na świecie, o, o, o tej diabelskiej agendzie, ale możemy w tym wszystkim nie mieć duchowych sił, żeby przez to przechodzić. Izraelici wiedzieli dokładnie, jak wygląda Kanaan. Ale nie mieli wiary, żeby tam wejść. Bo wiecie, bo wiara, i wszyscy o tym wiemy, nie bierze się ze znajomości faktów, ze, ze znajomości wiadomości, nie bierze się ze znajomości wroga, ale ze znajomości Boga się bierze, prawda? Wiara nie bierze się ze, ze, ze znajomości wroga, ale ze znajomości Boga. I to jest taka subtelna różnica. Wiemy, że Piotr w pewnym momencie on był przygotowany, tak? Psychicznie był na, przygotowany na to, że będą jakieś rozruchy w pewnym momencie z powodu Jezusa i że trzeba będzie walczyć za Jezusa, ale wiemy, że kiedy przyszedł ten moment, że trzeba było cierpieć poniżenie z Jezusem, to on nie miał duchowych sił, żeby przejść przez to. Piotr dobrze wiedział, co się dzieje. Tamtym razem teorie spiskowe się sprawdziły w 100%, prawda? Spiski, które były, które były e, gdzieś tam e, kierowane w stronę Jezusa, one w 100% się sprawdziły. Wiemy jako adwentyści, że mnóstwo jest teorii spiskowych, które ostatecznie sprawdzą się w rzeczywistości. Ale. Ale możemy być jak Piotr, że wiemy, co się dzieje, ale nie mamy wiary, żeby, żeby przez to przejść, nie mamy miłości, żeby przez to przejść, nie mamy pokory, prawda? Tak jak Piotr, no bo Piotr był gotowy walczyć, ale nie był w stanie poniżyć się razem z Jezusem. Cały naród. Pamiętacie ile Izraelitów wyszło z, z niewoli egipskiej? 600 tysięcy mężczyzn, prawda? Za, tak się przyjmuje, szacuje, że mogło, być, mogło to być około 2 miliony ludzi. 2 miliony ludzi. Cały naród. Cały naród. Cały naród. Kiedy dowiedział się szczegółowo, jak tam jest, on nie miał siły, żeby tam wejść. Prawda? Nikt, praktycznie nikt z nich nie miał wiary, żeby tam wejść. To jest niesamowite. Prawda? Dwa miliony ludzi i praktycznie nikt z nich nie ma na tyle wiary, żeby wejść do ziemi Kanaanu. Chociaż szczegółowo, szczegółowo wiedzieli, co ich tam czeka. Dziwne, że dwie osoby w całym narodzie miały wiarę. Dziwne, że Kaleb i Jozue, o których czytamy właśnie w tej historii, w 30 wersecie czytamy, że Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza mówiąc gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. I w czternastym rozdziale i pierwszym wersecie właśnie czytamy, że wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Dwa razy tu jest podkreślonych w tych dwóch wersetach, że wzburzył się cały zbór i że wszyscy synowie izraelscy. Wyobraźcie sobie, dwa miliony ludzi, a tam tylko dwie. Osoby. Jeden na milion, prawda? No można powiedzieć jeszcze o Mojżeszu, być może Aaron też, być może to jest tylko, wiecie, jakoś tak bardzo ogólnikowo powiedziane. No ale Biblia w taki sposób to przedstawia, że w całych dwóch milionach znalazły się dwie osoby, które, które miały wiarę, żeby, żeby przejść przez to. Wszyscy znali, wszyscy znali, znali te szczegóły. A dwie osoby tylko miały wiarę, żeby przez to przejść. One też znały, prawda? One też znały. Kaleb i Jozue to nie byli ignoranci, którzy nie wiedzieli, co ich tam czeka, prawda? To nie byli ignoranci, którzy nie wiedzieli, co ich tam czeka. Ale oni w tym wszystkim mieli wiarę, żeby, żeby pójść dalej. I można by sobie zadać pytanie, no wszyscy nie mają wiary, to skąd w tych dwóch osobach jest wiara? Prawda? Jak to jest, że tylko dwie osoby, tak skąd, prawda? Dlaczego? Czym oni się, takim, czym oni się wyróżniali? Prawda? Skąd ta wiara kaleba i Jozuego? I można by sobie pomyśleć, no, Biblia w sumie nie mówi o tym, skąd ta wiara się wzięła, tak? Chociaż, właśnie, czy, czy na pewno nie mówi? Widzieli przecież plagi. Widzieli przecież, przeszli przecież przez morze. Jedli już od dwóch lat manne, byli pod górą Syna i gdzie Boża chwała się objawiła, jedli przepiórki, prawda? Powiedzcie, czy to mało, żeby budować swoją wiarę, swoje zaufanie do Boga? No myślę, że zgodzimy się, że, że, że to wcale nie jest mało. Tak to więcej niż wszyscy razem doświadczyliśmy, prawda? jeżeli chodzi o jakieś takie nadprzyrodzone zjawiska. Tak to zdecydowanie, zdecydowanie więcej niż wszyscy razem przeżyliśmy. I to jest ciekawe, że tak wychodzi, że Jozue i Kaleb, oni karmili swoją wiarę tym co Bóg w swojej opatrzności dawał po drodze, prawda? Oni karmili swoją wiarę tym wszystkim co Bóg pod, pod, przez od, od Egiptu do, do granicy Ziemi Obiecanej On dawał, oni karmili tym swoją wiarę, prawda? Oni yy, I to było wystarczające, wiecie, Bóg, Bóg przecież dał wystarczające, nie wiem, dowody, jeśli to tak można powiedzieć, wystarczające środki, żeby wszyscy Izraelici mieli potrzebną wiarę, żeby przez to przejść, prawda? Bóg tak prowadził Izraelitów, żeby oni mieli na tym etapie wiarę, żeby wejść do Ziemi Obiecanej, to, co Bóg dał, było wystarczające, ale no można sobie pomyśleć, że większość z nich nie zrobiła z tego użytku. Że większość z nich z, nie, nie zrobiła z tego użytku. Wiemy, że w 14 rozdziale właśnie jest podkreślone, że Jozue i Kaleb, oni, oni mieli innego ducha. tak? Oni mieli innego ducha. Ale kochani, chciałbym, chciałbym, żebyśmy tak na koniec... Zerknęli jeszcze do listu do Hebrajczyków, do rozdziału czwartego, i tutaj jest opisana właśnie ta historia. Tak, autor listu do Hebrajczyków właśnie wspomina tę historię, kiedy Izraelici byli na progu ziemi obiecanej za pierwszym razem, kiedy już mieli tam wejść. I czytamy tak, Pierwszy werset, drugi też przeczytamy. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Prawda? Tamtym też była zwiastowana dobra nowina. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Dlaczego? Gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Prawda? Czyli można zobaczyć, że oni przeżywali to samo. Te, te dwa miliony ludzi wszyscy przeżywali te same doświadczenia. Te same doświadczenia na pustyni pod górą Synaj. Widzieli te same cuda, słyszeli te same słowa. Ale można zobaczyć, że oni nie wiązali tego z wiarą. Autor listu do hebrajczyków tak napisał. To, co oni, czego oni doświadczyli, nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Powiązanie nie powiązali tego z wiarą. Czy z nami też tak może być? Na pewno tak może być, prawda? Wszyscy. Karmimy się Bożym Słowem. Wszyscy przechodzimy przez różnego rodzaju doświadczenia. Wszyscy trochę orientujemy się jedni lepiej, drudzy gorzej w tym, co tam czeka nas jeszcze w przyszłości. Prawda, Badamy proroctwa. Ale najważniejsze, żeby powiązywać z wiarą to, co Bóg nam daje w swojej opatrzności. Czasami to jest Słowo kazane, czasami to jest nie wiem, na spotkaniu modlitewnym, po prostu Duch Święty działa na Twoje serce. Czasami to może być jakaś rozmowa z bratem, siostrą. Czasami to może być jakieś doświadczenie. I dlatego, wiecie, sobie myślę, jak powiązać to z wiarą. Jak to wszystko, co przeżywamy, co, co słyszymy, co czytamy, jak to powiązać z wiarą? Skoro to był ich problem, że oni nie powiązali tego z wiarą, jak to powiązać z wiarą? I wiecie, tak myślę, kiedy sobie myślałem o swoich różnych doświadczeniach, to myślę, że modlitwa wiąże te różne rzeczy z wiarą. Tak? Kiedy... Ty przeżywasz jakieś doświadczenie i modlisz się w związku z tym doświadczeniem. Kiedy Ty słyszysz kazanie i modlisz się w związku z tym kazaniem. Zwróćcie uwagę, że nieraz rozmawiamy na temat kazania, chociaż często w ogóle nie. Czasami krytykujemy kazanie, ale zdarza Wam się modlić nad kazaniem? Prawda, że usłyszeliście jakieś kazanie i modliliście się po prostu Boże, co Ty chcesz w moim sercu zrobić? W związku z tym, co, co, co usłyszałem, modlić się nad Biblią, którą czyta, czy, czytasz, modlić się nad tymi spotkaniami, rozmowami z ludźmi, których, które, których gdzieś tam właśnie spotykamy na naszej drodze, żeby właśnie w tych różnych doświadczeniach, sytuacjach pytać: Panie Boże, a co z tego jest dla mnie, tak? A jak, co chcesz ode mnie, prawda? Jak to, jak to mam je zmieniać, tak? Spraw, żeby, żeby, żeby to budowało moją wiarę? Byśmy właśnie nie byli jak Izraelici, którzy, którzy nie powiązali tego z wiarą. Myślę sobie tak, że Izraelici to jak dzisiaj chrześcijanie, prawda? No można to tak odnieść, tak? Że wtedy byli Izraelici, dzisiaj są chrześcijanie. Czy można nawet to jakoś zawęzić do, do adwentystów, prawda? Jeżeli sobie myślimy o, 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 o tą resztkę. I może nieraz warto sobie zadać to pytanie albo inaczej. Bo jeżeli proporcje są podobne, chociaż wszyscy wierzymy, że, że, że może dzisiaj jest trochę lepsza sytuacja, chociaż nie macie takich myśli, że dzisiaj może być podobnie, że tam dwie osoby, na dwa miliony ludzi, czy to nie jest przerażające. Gdyby. Bo wiecie, bo to wszystko nas wzywa do tego, żeby nie być jak wszyscy. Żeby nie być jak wszyscy chrześcijanie. Żeby nie być jak wszyscy adwentyści. Prawda? Jozue i Kaleb, oni nie byli jak, jak wszyscy. I to jest, to jest wezwanie dla każdego z nas. To jest to, żeby poważnie podchodzić do swojego zbawienia, pod, poważnie podchodzić do swojej wiary i żeby właśnie łączyć to wszystko, co przeżywamy... To wszystko, co Bóg w swojej opatrzności nam daje, żeby to łączyć z wiarą, żeby budować tą swoje, swoją wiarę, żeby karmić się przede wszystkim, co Bóg nam daje, możemy znać wroga. Ale tak jak powiedziałem, że z tego nie rodzi się wiara, tak? Wiara rodzi się z poznania Boga, tak? Z karmienia się tym, co On w swojej opatrzności, opatrzności daje. Dlatego, kochane bracie, siostro, Wiąż, powiąż swoje życie z wiarą. Powiąż swoje życie z wiarą, żeby, żebyś nie był jak wszyscy. Żebyś nie był jak wszyscy. Amen.